Witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku miniserii na moim kanale ZZZ, czyli serii, gdzie przedstawiam wam trzy filmy o zombie, które polecam, trzy seriale o zombie, które polecam, omijając The Walking Dead i Fear the Walking Dead, trzy książki o zombie i trzy gry o zombie, które serdecznie wam polecam. Jeśli to oglądacie, to już jestem tydzień albo jakieś 5 dni w podróży. Sobie poczekajcie, bo mi się światło tak światło mi się tak. Jestem 5 dni albo tydzień w podróży, więc jeśli żyję, to daję tu jakieś posty na Instagramie. Jeśli nie, to tych postów nie ma, a to jest mój testament, gdzie chciałem wam polecić wszystko, co lubię i z czego czerpałem wenę na zombie apokalipsy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się serialami. Trzy seriale, tak naprawdę nie ma ich zbyt dużo, pomijając The Walking Dead i Fear the Walking Dead, o zombie, które wam polecam. Kolejność jest naprawdę losowa, więc zaczynajmy od iZombie. iZombie to serial, gdzie główna bohaterka Olivia Moore, dokładnie nie wiem, dawno to oglądałem, na imprezie, na statku została zadrapana i zamieniła się w zombie. Ale zombie typu trzeciego, czyli zombie intelektualne, które wie, że jest zombie i żyje normalnie, funkcjonuje w społeczeństwie, ale musi jeść mózgi. Serial jest dawką czarnego humoru i serialu kryminalistycznego, gdzie, wiecie, sprawdzają, że ktoś umarł i nasza bohaterka zjada mózgi. Oczywiście pracuje ona w prosektorium, więc nie zabija, tylko zjada mózgi ofiar i przejmuje na dany odcinek cechy charakteru. I bardzo ten serial ładnie przedstawia, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne cechy i każdy z nas jest tak naprawdę oryginalny w swoim rodzaju. Serial na chwilę obecną ma 3 sezony, ja obejrzałem jeden i jeśli szukacie czegoś poza The Walking Dead o zombiach, nie wiem co się z moją kamerą się dzieje, ale już trzeci raz to nagrywam i mam jakieś przepełnienie buforowania, więc drugi serial, jaki wam polecam do obejrzenia, to Z Nations. Większość z was już go zna, bo pisaliście mi, żebym zrobił o nim filmiki i chyba będę robił o nim filmiki, ale to w późniejszym czasie. Czym jest Z Nations? Z Nations to jest wielka jedna parodia w zombie apokalipsie. Można powiedzieć też, że jest to parodia The Walking Dead. Twórcy wiedzieli, że nie mogą zrobić serialu dramatycznego o zombie, ponieważ The Walking Dead tak naprawdę wyprze wszystko i nic nie będzie tak dobre jak nasze The Walking Dead. Ale wpadli na pomysł, że jak nie możemy zrobić raz dramatu, to dwa, możemy zrobić z tego komedię i im naprawdę super to wyszło. Jeśli oglądacie Z Nations z przymrużeniem oka, to serial jest naprawdę wspaniały. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy zombie apokalipsę, już tam 2-3 lata ona chyba trwa i główny bohater, więzień, był testowany. Na nim było testowane różne lekarstwo i okazało się, że nasz główny bohater Murphy jest odporny na wirusa i zombie go nie tyka. I cała fabuła opiera się na tym, żeby grupa bohaterów przewiozła właśnie tego Murphy'ego do rządowej placówki, żeby znaleźli lekarstwo. 3 sezony obejrzałem, 3 sezony są wspaniałe, spoko i mówię, dla przymrużenia oka można to oglądać, tak? Bo tam się pojawiają zombie niedźwiedzie, zombie Lincolny, wielki ser, który się turla i zabija zombie. Dziura czasoprzestrzenna, efekt bobra, nie efekt bobra, tylko efekt świstaka. Co jeszcze wszystko? UFO, zombie tornado. Duchy, kosmici. Wszystko w obramówce zombie apokalipsy. Więc jeśli obejrzeliście już The Walking Dead i chcecie sobie obejrzeć luźną komedię,
gdzie ziomek strzela z procy na monety i zabija zombiaki, to polecam wam właśnie ten serial. I ostatni serial, który mogę wam polecić, też jest komedią opartą o zombie. Na dodatek ma dużo czarnego humoru, jest wulgarny, więc trochę dla starszych widzów. I ma, jest przepełniony czarnym humorem, tak? Serial Marita Clarita Santa Diet. Santa Clarita Diet. To serial opowiadający o żonie gościa, małżeństwie, które pracuje w nieruchomościach, i jego żona w jeden dzień w nieznany nam sposób stała się nieumarłą. Znowu nieumarłą typu trzeciego, czyli ogarnia wszystko, ogarnia, że jest martwa i musi jeść ludzkie mięso. Serial bardzo mi się spodobał. Odcinki są krótkie, po 20-30 minut, więc dwa wieczory obejrzałem 10 odcinków. Pełno czarnego humoru, fajne gagi, i jeśli też chcecie sobie odpocząć po ciężkim dniu i obejrzeć coś, co was odmurzy, oglądając coś o zombie, to polecam właśnie ten serial. Dobra, dzięki za oglądanie i do następnego. To chyba następny odcinek się pojawi za 4-5 dni. Mam nadzieję, że ja z przyszłości nadal będę żył. Trzymajcie się, cześć i do następnego.